Teraz co nieco od kulis pokażemy Państwu naszej pracy, a w zasadzie opowiemy o tym, czym dziś będzie się zajmowała nasza redakcja. Tak, ja jeszcze w międzyczasie zerkam na to, co się dzieje w Melbourne. Idze Świątek udało się wygrać pierwszego seta. Walczy, chociaż nie jest łatwo, w drugim z Niemką Niemeyer. No i teraz podpytam Ulę Grabowską, która jest ze mną. Czy znajdzie się w dzisiejszym serwisie 24 minuty miejsce na to, co się wydarzy w Australii, na wynik meczu w pierwszej rundzie Igi Świątek? Oczywiście, że tak. Będzie fragment na temat Igi, jej poczynania cały czas śledzimy na bieżąco. Jeżeli wygra albo też przegra, to na pewno o tym Państwa poinformujemy w wieczornym serwisie. Będzie też wiele gorących tematów. Przede wszystkim spytamy się Polaków o to, jak przeżyli ten dzisiejszy dzień, czyli Blue Monday, bo jest to tak naprawdę dzień depresyjny. Więc zobaczymy, czy rzeczywiście się poddają Blue Monday, czy jednak są mimo wszystko optymistami. Zobaczymy też o tym, jak tak naprawdę ta ustawa dotycząca Poczty Polskiej, czy wejdzie w życie, czy tak naprawdę listonosze będą mieli prawo pukać do naszych drzwi już od 1 lutego i sprawdzać, czy ten abonament radiowo-telewizyjny płacimy, czy nie, czy mamy odbiornik radiowy i telewizyjny. No i takim najważniejszym chyba tematem, który dzisiaj poruszymy w serwisie, jest proces Andrzeja Poczobuta. Jest to polsko-białoruski dziennikarz, który został oskarżony o wzniecenie nienawiści wobec Aleksandra Łukaszenki. Także na pewno przyjrzymy się temu tematowi z bliska. No i zobaczymy, co przyniesie dzień, bo cały czas nasi dziennikarze są na posterunku. No tak, szczególnie ten proces Andrzeja Poczobuta jest takim, myślę, dzisiaj gorącym tematem. Jak wszyscy wiemy, proces farsa. W ogóle nie chodzi o to, czy on jest czemukolwiek winien, czy nie. Po prostu jest Polakiem broniących praw mniejszości polskiej na Białorusi i no niestety z przykrością obserwujemy to, co się dzieje. Dzisiaj więcej na ten temat w serwisie 24 minuty, jak mówi Ula. A tak chciałam ciebie zapytać jeszcze a propos tego Blue Monday. Widzę, że ty z uśmiechem na twarzy, czyli zupełnie nie poddajesz się żadnym negatywnym nastrojom. Totalnie nie. Zawsze, co roku wiem, że jest Blue Monday, ale zawsze uważam, że każdy dzień powinien być optymistyczny i w tym falu i morzu informacji będziemy szukać dla Państwa też pozytywnych rzeczy. No tak, no niestety telewizje informacyjne mają to do siebie, że jest niewiele optymistycznych informacji, chociaż no, trzymam kciuki, żeby na przykład z tą Igą Świątek taka informacja właśnie się pojawiła. No, my tu wszyscy trzymamy od rana. Tak jest, aby ta pierwsza runda, tak jak Hubertowi Hurkaczowi poszła dobrze, no i żebyśmy zaliczyli drugą rundę, już tak w liczbie mnogiej, jakbyśmy tam co najmniej z Igą po tym korcie biegali. Ale tak się człowiek czuje, jak mocno kibicuje. Drodzy Państwo, także zachęcamy serdecznie. 19.30 dzisiaj serwis 24 minuty, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń. A my już za chwilę porozmawiamy na temat rozpoczynającego się Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.